Dzień dobry, czołem strażacy. Witam Was bardzo serdecznie w sobotę 26 listopada 2022 roku. Witając wszystkich, pragnę to uczynić tradycyjnie hasłami dnia, które proponuje nam broszurka z Biblią na co dzień. A są to słowa zapisane w Psalmie 116, gdzie w wierszu 9 czytam. Będę chodził przed Panem w krainie żyjących. Zaś w Ewangelii według świętego Łukasza w 20 rozdziale i 38 wierszu czytamy. Nie jest On przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, chcemy żyć tylko i wyłącznie dla Ciebie. Dlatego żywy Boże, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Umiłowani w Panu, drodzy oglądający codziennik biblijny, to dziś właściwie Wigilia rozpoczynającego się jutro błogosławionego, pełnego powagi, zadumy i medytacji czasu adwentowego. Powoli przygotowujemy się do Adwentu, przygotowujemy piękne wieńce adwentowe. Niektórzy dokonują zestawień, podsumowań kończącego się roku kościelnego, który ma zobrazować nam, jakimż był ten mijający czas, co zostało zrobione, co zostało zaniedbane, gdzie tkwią jeszcze jakieś rezerwy. I właściwie dziś przed naszymi oczyma stają te słowa Pana Jezusa, który powiada, ja żyję i wy żyć będziecie. I te słowa Pana Jezusa determinują chrześcijanina, albo właściwie winny determinować chrześcijanina do życia bardzo aktywnego, do życia aktywnego w miłości, dobroci, serdeczności, zrozumieniu i poszanowaniu drugiego człowieka. Te słowa Chrystusa determinują nas do tego, by żyć i realizować chrystusowe prawo miłości i dobroci. Tymczasem na dzisiejszych drogach i ścieżkach życia chrześcijanin jest jakby troszeczkę zamkniętym w okowach niepewności, w okowach lęku, troski, w okowach wszelkiego rodzaju kryzysu. Właściwie chyba zachowujemy się niejednokrotnie jak umarlaki. Narzekamy, utyskujemy, jesteśmy bardzo mocno dotknięci tym wszystkim, co się wokoło dzieje. Paraliżuje nas niejednokrotnie informacja o szalejącej drożyźnie, o szalejącej inflacji. I pytamy niejednokrotnie, jak żyć, jak postępować, jak przygotować się do tegoż pięknego okresu, który powoli przed nami, do okresu Bożego Narodzenia. Do tego dochodzą okrutne, straszne, wojenne wieści, wieści o kryzysie. Może nawet patrzymy w swoje domy, w swoje rodziny, gdzie relacje pomiędzy jednym i drugim domownikiem nie są najlepsze albo pozostawiają wiele do życzenia. Jak tu żyć? A tymczasem dziś i Stary Testament, jak i słowa Pana Jezusa przypominają nam o tym, że On jest Bogiem żywym. On nie jest Bogiem umarłym. On nie jest Bogiem, który został zamknięty gdzieś w otchłani grobowej w ogrodzie Józefa z Arymatii. Nie, On jest Bogiem żywym. Żywym, stającym obok człowieka, wyciągającym do każdego człowieka swoją rękę, aby go uchwycić i pewnie, bezpiecznie prowadzić drogą. Niekoniecznie drogą piękną, usłaną płatkami róż, ale często drogą krętą, wyboistą, stromą. Ale na tej drodze nigdy nie jesteś sam.
Jest zawsze z Tobą On, żywy, prawdziwy Bóg. Bo ten żywy, prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, powiada: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A więc droga do wieczności, do zbawienia wiedzie tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. I ten Jezus Chrystus chce, byś tę prawdę, drogi bracie i siostro, drogi chrześcijaninie, drogi słuchaczu, pokazywał innym swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoją dobrą służbą. Jestem do tego gotów? Bóg jest Bogiem żywym, bo On na krzyżu zmarł, ale On też składł się do ciemnego grobu, by pokonać śmierć, żywot, nieśmiertelność na jaśnię wywieźć i wlać w serce człowieka, w Twoje, w moje serce, ogromną nadzieję. Nadzieję, którą On jest sam. I tę nadzieję nieśmy przez życie. Tę nadzieję nieśmy tam, gdzie ciemność. Nieśmy ją tam, gdzie pełno łez, gdzie pełno bólu, gdzie pełno żalu i goryczy. Nieśmy tę nadzieję Chrystusową tam, gdzie ludzie załamani i nie stać ich na to, by spojrzeć z wiarą i nadzieją zwyż. To ja i Ty mam pokazać innym tą jedyną drogę. Drogę zbawienia i życia wiecznego. Jeśli znasz Chrystusa, jeśli Go szczerze wyznajesz, to Go naprawdę swoim życiem pokażesz innym. Kroczmy w Chrystusowej miłości i wołajmy tak, jak zawołał Hans Dietrich Hisch, który zmarł w 2005 roku. Na końcu żyje miłość. Tak, tylko ona. A więc przyjdź i mów i bądź szczęśliwy z nami, Panie. Potrzebujemy Twojego miłosierdzia w mrocznych wydarzeniach świata, dopóki wszyscy nie spotkamy się ponownie w Twoich ramionach. Amen. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego sobotniego dnia, dobrego przygotowania się do Adwentu i wstępowania w adwentowy ślad. Kochani strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Z Bogiem!